proszę Państwa, dzisiaj trzy spektakle. Jako pierwszy wystąpi zespół za chwilę, Teatr Straszydełka. Ci Państwo, którzy dostali informatory, tam jest taka krótka notatka. Nie będę już tutaj mocno przedłużać, bo i tak już trzeba wygonić od mikrofonu, odpędzić. Teatr Straszydełka, mocnośmy się tutaj zaprzyjaźnili z tym teatrem. Jesteśmy zapraszani na piękne działania w okresie wakacyjnym, Teatr w Ogrodzie. Byliśmy już dwa razy z gościnną taką właśnie wizytą. Dzisiaj zaprezentuje się w spektaklu Na pełnym morzu według Sławomira Mrożka. To jest teatr, który, jeżeli rozmawiamy dziś w kuluarach, bardzo często pada takie określenie wizytówka teatralna naszego województwa, a już na pewno naszego regionu. Serdecznie zapraszam Na pełnym morzu, potem proszę Państwa krótka przerwa i następne spektakle. Dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam. Ja jestem głodny! Jestem głodny! Jestem głodny!
zostały całkowicie i nieodwołalnie wyczerpane. Nie ma już ani odrobiny. Mi się wydawało, że została jeszcze konserwa. Nic nie zostało, drogi konserwatyst. Zjedzmy coś. Ja tak, żeby to zjadłem. Co? Niech panowie będą realistami. Raczej... Mnie już wszystko jedno. Sam pan powiedział, że ta taza to wyczerpana. A więc co pan miał? Musimy zjeść nie coś, ale kogoś. Ale nie widzę tu nikogo. Ja również nie widzę tu nikogo poza. Musimy zjeść kogoś. No. Zjedzmy. Panowie. Przecież nie możemy wszyscy trzej bądź naraz. Zjedzmy. W takiej sytuacji, któryś z nas musi powiedzieć. Proszę bardzo, panowie będą łaskawi się poczęstować. Ale kto? O to właśnie chciałem się panu zapytać. Apeluję do poczucia koleżeństwa, do dobrego wychowania panu. Lewa, lecz miaro lewa! Teraz w to też jedzonko. Może brutalne, co powiem, ale muszę się przyznać do okrutnego egoizmu. Zawsze byłem samolubem. Jeszcze w podstawówce drugie śniadanie zjadałam zupełnie sam. Nic nie miał się. O, nieładnie. Bardzo nieładnie. Ale trudno. Zrobimy losowanie. Niezła myśl. To najlepsze myślcie. Tak. Będziemy losowali według następującego systemu. Najpierw jeden z panów wymieni głośno jakąś cyfrę, potem drugi z panów wymieni jakąś cyfrę, a na końcu ja wymienię jakąś cyfrę. Jeżeli suma cyfr będzie parzysta, wówczas los spadnie na mnie. Jeżeli natomiast będzie nieparzysta, wtedy los spadnie na któregoś z panów. Nie. Nie, ja jestem przeciwnikiem na zabój. A co będzie, jeżeli pan się pomyli? Panowie nie mają do mnie zaufania, tak? Trudno. Przecież możemy zorganizować, no, wybory powszechne. Parlamentaryzm też. Ale nie mają mnie do mnie. Jeżeli woli pan dyktaturę, Nie. Bez wyraniu. No więc wolne wybory. Wolne, tak, ale bez żadnej koalicji. Każdy kandyduje samodzielnie. I na własny rachunek. No dobrze. Dobra, agitujmy. Tyle szybko. Kto pierwszy na trybunę? No to może pan. Może pan. Może i tak pan. Wolałbym potem. Nigdy nie byłem dobrym mówcą. Ale to pan rzucił projekt. Tak, to pan zasubierał masą obiecowanie i politykierstwo. Nie, więc teraz pan zaczyna. Jeżeli już życzę panowie sobie. Nie. Panowie? My ludzie prosi, proszę nas traktować bez pochlebstw. Precz ze słodkimi słówkami! Żądamy zdrowej prawdy! Koledzy, zebraliśmy się tutaj. Streszczać. Spieszymy się do roboty! Koledzy, zebraliśmy się tutaj, ażeby rozwiązać palący problem zaopatrzenia w żywność. Koledzy, ja nie powinienem być brany pod uwagę. Nie mam żony i dzieci. Nie. O zachodzie słońca siadywałem z żoną po grodzie i puściłam dzieci na pisztach. Panowie, koledzy, czy widzicie ten łagodny, spokojny obrazek? Czy to was nie wzrusza? To nie jest żaden argument. Kiedy chodzi o dobro ogólne, jakieś sentymenty? Dzieci to mogą puszczać się sam. Tak. Dobrze, zgoda, jakoś tak. Bo te pokolenie trzeba uczyć samodzielności. Ale koledzy, gdy byłem jeszcze małym pacholęciem, mam ambitne plany. To prawda, że nie dość pracowałam nad sobą i nie osiągałam tego, co zamierzałam. Ale jeszcze czuję, że nie jest za późno, jeszcze mi jedno da się naprawić.
Będę kształtował wolę, ćwiczył charakter, zdobywał wiedzę, aż osiągnę to wszystko, co jeszcze na mnie czeka. Stanę się kimś. Głośniej. Stanę się kimś. Głośniej. Stanę się kimś. Głośniej. Stanę się. Subiektywizm. A ty jesz. Proszę poczekać. Pan pozwoli. No,
się, gdyby pan jeszcze chciał cokolwiek poprawić, służę z chęcią. Czy pan ma matkę?
jakby to powiedzieć, a pan żyje? Niestety. Niemal od zarania jestem zupełnym sierotą. Biedni rodzice! To właśnie chciałem powiedzieć. Prawdę mówiąc, w ogóle nie miałem rodziców. A pan? Ja? Siedem na musie. Teraz w tej chwili opłakuję się swojej samotności. Biedna. Czyli sprawa jest zupełnie prosta z punktu widzenia sprawiedliwości. Czy z lekkim sercem skrzywdziłby pan sierotę? Sierotstwo nawet wśród dzikich ludów uważana jest za największy nieszczęście. Nie dość, że sierotstwo to jeszcze zjedzenie? Ale... O nie, to ja swoja dzień. Gdyby któregoś z nas sierot miałoby zostać zjedzone, byłby to policzek wymierzony elementarnej sprawiedliwości. Nie dość, że sierotstwo to zjedzenie? Ale być może moja mama też już nie żyje. Ostatnio słabo się czuła, a i tak dawno nie była w domu. Fantastyczny artysty! Gra wyobraźni! Pańska mama na pewno cieszy się dobrym zdrowiem. Jej może długie życie. Podczas gdy nasi rodzice? Czy pamięta pan te długie jesienne wieczory, kiedy dzieci będą boso? Boso sprzedawaliśmy zapałki przechodnia? Nie wspominam. Albo czy pamięta pan tego starego skąpca, satrapę, który opiera nam półnagim sierotom ostatni kawałek słoninki, by ją potem oddać myszom na przynęte łapki. Biorę przeszłość. Oczywiście ludzka niedola nie musi w panu żadnych uczuć. Tak się egoistycznie wychowani mamy synkowie. On miał piłkę, kiedy był mały. Tak? Piłkę i misia! Tak. Panowie poczekają, może jest się na chwilę oddalę. Co pan robi? Co to jest? Pokazać, panie kolego. Hurra! Hurra! Ale co się stało? Panowie, spotkał mnie ciężki los. Moja matka nie żyje. Tak. W związku z tym, zwracam panu uwagę, że ja również jestem sierotą. Wobec tego będę musiał odnowić obrady. Powtórnie, żeby być całe wydarzenie odpowiedzi. Ja proszę! To jest na pewno jakiś postęp. Panie Lutego, proszę przygotować zastawę, jest w moim programie. Jak to? Sieroty, sierotę? Pan zapomina, że istnieje jeszcze inna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Jak mam to robić? Już tłumaczę. To, że wszyscy straciliśmy rodziców, nie stawi nas jeszcze na jednej płaszczyźnie. Należy rozpatrzyć sprawę, kim byli nasi rodzice. Mój Boże, po prostu rodzice. A kim był pański ojciec? Mój ojciec był urzędnikiem, a po co? Tego się właśnie spodziewałem. Pański ojciec był urzędasem. A wie pan, kim był? Kim był mój ojciec? Mój ojciec był prostym drwalem, analfabetą, a ojca mojego kolegi w ogóle nie było. Jego matka poczęła go na skutek ciężkich zmartwień, ale o nie!
kancelaryjne, siedząc wygodnie w czystym, ciepłym biurze. Mój ojciec! Mój ojciec! Ścinał sosny papierów, aby pański ojciec miał nas wzywać pozbyt słuchaj do pięknej matki mojego kolegi, jak panu nie wstydzę! Właśnie dlatego tę sprawiedliwość, która nakazuje nam stworzyć pana, nazywamy dziejową. Nazywamy dziejową. Dziejową. Ale proszę wstać. Ale... To może. A więc widzi pan sprawiedliwość dziejową? Tak, widzę. To pan mieszkał w pałacu. To pan mieszka na kucu. Jo, w pałacu? Ja na kucu? Mojego ojca nie stać było nawet na kucyka. Pan nie przypisuje wspomnienia ze swego własnego dzieciństwa. Jak to? Chce pan jeszcze powiedzieć, że to ja? Ja jeździłem na kucu? Ale sam pan przed chwilą to powiedział. Nie, oświadczam kategorycznie, że z żadnym kuckiem nie miałem nic wspólnego. Nie bardziej ja, mój biedny ojciec, nie znał nawet słowa kuc. Był ojciec analfabet. Ale ta fotografia. Jaka fotografia? Jaka fotografia? Panie kolego, a co tu pana jakieś zdjęcie? Ja? Skąd? O tej chwili przestali pana traktować poważnie. Pan ma halucynacje. Wariat, wariat, wariat. Jako jednostka nieodpowiedzialna, tym bardziej powinien pan się poddać kierownictwu ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Powinien pan zostać wyeliminowany ze społeczeństwa. Najlepiej drogą spożycia pana przez to społeczeństwo. Panie kolego, nakrywamy do stołu. Ale my nie mamy stołu. O, faktycznie. Nie. Tak, oczywiście. Swobodanie, lekko wie.
Mazon z krewami. Mazon. Mazon. Żal panu. Nie mi twierdzę, że to nieuleczalne. Po prostu powinni panowie trochę zaczekać. Położę się tu w kąciku. Uuu, Krysza. Kwiaty. Kolejne mi dwa. Ciocie swoje. W mojej formie podróżnej. Trzyma kwiaty w formie podróżnej? Są przód. No może dzień co za dużo. Najpierw godzinka, panowie znają przysłowie. Co masz iść teraz, jest później. Już czas! Zaczynamy. No. No. Ale, czy mogę dać panu pewną radę? No w jakiej sprawie? Kulinarną, fachową radę. Czy nie uważają panowie, że powinienem umyć nogi? O, istotnie, nie pomyślałem o tym. Panie kolego, on ma umyć nogi. Czy ja wiem? Ja mogłem sprzedać zęba. Lepiej niech umyję. Oj, to to. Tak. Pytełko, raz, dwa. A więc postanowili mnie poważniać. Ale ja myślałem, że to postanowiło. Mówiłem, że ofiarność to piękna. Właściwie wtedy naszkicowałem już całość. Ofiarność, gotowość do poświęceń. Miłość bliźniego. Solidarność. Gąbka, szybciutko, gąbka. Tak, tak, to wszystko prawda. A nie chciał mi pan wierzyć. Widocznie byłeś mi dojrzały, niedoświadczony. Ale teraz widzę, że w tym coś jest. Jeszcze nic straconego. Byłem podły, odrzucając pańskie argumenty. Widocznie nie jest pan jeszcze do wyglądu cyniczny, skoro zaczynają panu kiełkować takie ludzkie ślady w tę uczucie. Pani kolego, starczy już tak. Nie, jest jeszcze pomiędzy palcami. Wracając do rzeczy, proszę nie myśleć, że jestem tu bezwolnym surowcem. Nie chcę tego. Ale panie kolego, pan pewien, że wcale tak panu pana traktujemy. Przeciwnie, przejdzie pan do naszych żołon, znaczy do naszych serc. Ja jestem dostępna doceniona, skromna i koleżeńska. Co prawda, nieco apatyczna. Za to bardzo, bardzo apetyczna. Panie kolego, ręczniczek, słyszał pan, ręczniczek. Tak, to jest wszystko prawda. Jest nas tu trzech, a tylko ja i jeden okrętuję pozostały. Tak, ręcznik, szybko. Prawą nóżkę też należałoby tutaj, o. Jak pan sobie życzy. Tak, myślę, że tak będzie lepiej. Chciałbym jeszcze wygłosić mowę o wolności. A długo? Nie, tylko bardzo. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy coś. Dlaczego? Bo jest prawdziwa, a więc lepsza. Wobec tego cię szuka się prawdziwej wolności. Pomyślmy logicznie. Prawdziwa wolność jest tylko tam, gdzie nie ma tej prawdziwej wolności. I dlatego właśnie... A gdzie jest? I dlatego właśnie... Znalazłem, szybie! Co to jest? I dlatego właśnie... Schowaj to natychmiast, schowaj to! I dlatego właśnie... Szczerze mówiąc, to wolałbym konserwę. Kolego! I dlatego właśnie... Czy ty nie widzisz, że... Nie widzisz, że... I dlatego że właśnie... Co? On już jest szczęśliwy. I dlatego właśnie... Nie wiem, czekaj. Słuchaj mojego płaczu. Wróć do Sorrento. 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 Albo muszę umrzeć.
Dziękuję. Musiał wyjechać aż do Włoch na ferie i trzeba było szybko zrobić, żeby nie zawieść się zastępstwa. Dzięki, Kacper! Proszę Państwa, pierwsza przerwa kawowa. Czas na pierwszą kawę. Zapraszamy serdecznie do gościnnej kawiarenki na dole. Tam będzie kawa, będą ciasteczka. Można tutaj skorzystać również w sali numer 13. Są informacje o zespołach, o kolejnych dniach festiwalu. A za 10 minut drugi spektakl. Trzy dzwonki będą informowały, kiedy będziemy zaczynać. Serdecznie dziękuję za pierwszą część. Zapraszamy do kawiarenki. Tutaj będzie drobna techniczna zmiana scenografii. I za 10 minut spotykamy się ponownie.